Semidowskim rozmawiałem. Mm-hmm. To mówił, mówił, że on też zmienia dyfer na rzadszy, bo może być tam troszeczkę ten wynik gorszy. Bartek, nie wstydź się. Jest dobrze. Ja się nie wstydzi, on się skoncentrował. Trochę polski finał, nie? Tak. No, polski finał. I Seresik. Mam się zrobić. Seresik z paroma gościami. Tak, to jest Bartek Kramża, on jedzie z trzeciej pozycji, jest to finał C, z czwartej pozycji jedzie Sebastian Migal, potem różowy model to jest Bartek Zalewski, nie do końca mu super poszło jakoś w tym, na tym tak, różowy, więc jedzie tutaj w zasadzie trzech Polaków, w finale B jedzie już Bartek Zambrzycki i w finale A oczywiście Michał Orłowski z pole position. No tutaj mamy nadzieję, że troszeczkę szczęścia chłopaków będzie. No Bartek Kramża odszedł, już jest na trzeciej pozycji i w zasięgu jest jak najbardziej wygranie przez niego tego finału. Także możemy tutaj się troszeczkę skupić na Bartku. Bardzo dużo trenuje, oczywiście widzieliście go u nas na XRS Poland, więc możecie śmiało tutaj oglądać. Finał C na EOS. Powiem, że jest niesamowicie trudno to filmować. Jest słabe światło, przez co kamera gubi ostrość. Bardzo duże przyspieszenia, taka tu nie ma rytmicznej jazdy, tu są takie mega przyspieszenia na krótkich kawałkach. I... Tak, techniczny tor bardzo i niestety. Ja też nawet w stoku, gdzie z reguły nie używamy hamulca, tylko wszystko płynnie, to tutaj przynajmniej w trzech sekcjach używam. No dobra, to jest prowadząca trójka, kto prowadzi ktoś? Ja już spojrzę na ekran. Para prowadząca. Mamy Czecha i drugi jest ze Szwecji zawodnik, ten zielony. I trzeci jest Polak, Bartek Kramża. Ale za Bartkiem już Bóg. Za Bartkiem już Bóg, no miejmy nadzieję, że tak, troszkę zwolnił widać, troszeczkę zwolnił. I tam Sebastian Migal też już do niego jeszcze dwa jest. No w zasadzie piąta jest. Oj. Ale Bartek... Bardzo dobrze, Bartek Kramża jest w tym momencie Sebastian na pierwszym miejscu. Niebiesko-żółty, Sebastian tak. Jest niebiesko-żółty. Bartek Kramża pierwszy, drugi jest Sebastian Migal w tym momencie, bo pierwsza trójka się rozbiła, więc będą gonić. Także zobaczcie. No pięknie, gratulujemy na razie, znaczy tych paru okrążeń, bo jeszcze przed nimi przynajmniej 2 minuty. 3 minuty 5 sekund jeszcze do końca. No i proszę bardzo. Aj! Błąd Bartka, błąd Sebastiana. Ale Sebastian spadł na czwarte miejsce. Bartek Kramża jest pierwszy, więc ostry finał. Te finały niższe na EOS-ie, one są bardzo dynamiczne i tutaj dużo rzeczy się zmienia szybko. Natomiast Bartek Kramża próbuje utrzymać tę pozycję i zobaczymy jak... Zobaczymy się da. No, on jest w miarę statycznym zawodnikiem, gdzie jeździ długo, więc powinien tutaj dowieść, mam nadzieję, do zwycięstwa. No jeżeli wygra dwa te finały, to dostanie tak zwaną pamiątkową plakietkę, bo każdy z finalistów z wygranych niższych finałów staje potem razem na podium z tymi najszybszymi, więc to jest już fajny prestiż, wygrać swój finał i do finału. Sebastian nam gdzieś... I kogo mamy? Bartek na trzecie spadł. Pierwszy teraz będzie z Finlandii człowiek. Zobaczcie, ile się tutaj zmienia. To tempo jest o wiele mocniejsze Bartek, niż u nas. Bartek z pierwszej pozycji zrobiła się trzecia i to zagrożona. Tak, więc on startował z trzeciej i wylądował z powrotem na trzeciej. No może jakby, no może nie bez powodu, tak? Dlatego w eliminacjach też to nie było. No i tutaj patrzymy, jak idzie kierowca. Paweł, jak widzisz tor, to gdzie jest Bartek Zalewski? Bartek Zalewski w tym momencie, tak, jest różowy model. Bartek Zalewski z siódmej pozycji jest teraz na piątej, więc przebił się dwie do góry. I już jest nawet niedaleko. Tak, i mamy pięknie, trzech Polaków. No już teraz nie, przeciął ich zawodnik Reja. Będzie
także Bartek. Tak, mamy film, mamy człowieka z Irlandii, na tramże. A już się pogubiłem, nie wiem, gdzie, kto prowadzi w tej chwili. Z Finlandii, człowiek, który teraz będzie na podwójnej hopie. Dobra, tu, to jest prowadzący. Teraz mamy kolejną hopkę, zanim jedzie Bartek Kramża, zanim jedzie Sebastian Miga. Bartek drugi jest w tej chwili. Jest drugi. I Bartek Zalewski się już do nich dobija, jest na razie na... Tak, pięknie. Tak, Bartek Zalewski. Tak, a teraz Bartek Zalewski przebił się na czwarte miejsce, więc... Jest w tym momencie czwarty, Sebastian Migal jest piąty. I no i co? No i mamy nadzieję, że to się... Tak, i Bartek Zalewski jest teraz trzeci. I mamy nadzieję, że to dobiegnie. 6 sekund do końca. Jeszcze zamkną jedno okrążenie. Zamknął. Bartek Zalewski jest drugi. Nie jest drugi, jest trzeci. Bartek Zalewski. No i oczywiście, zawsze chłopaki razem się ścigają. Zobacz. Nie ma co gadać, trzeba spojrzeć. Zadecydowała elektronika na prostej, było widać przyspieszenie. Zadecydowała elektronika i tym właśnie Bartek Zalewski skończył drugi. Możemy spojrzeć, tutaj teraz będą schodzić chłopaki. Bartek zbiegł już pierwszy.